Cześć, witaj w kolejnej lekcji Rodzaje gitar, wzmacniaczy, efektów No zacznijmy od gitar Gitary, tak jak już mówiliśmy wcześniej Są gitary klasyczne, akustyczne, elektryczne I w zasadzie na tym koniec Klasyczna gitara, czyli tak jak na przykład ta moja Po prostu struny zakładane są nylonowe Te, te, cien te cienkie są nylonowe Te grubsze są basowe Też z nylonu, tylko że z owiką jeszcze taką owiką niklową. Tutaj y, tych gitar w większości y, nie robi się takich podłączalnych do wzmacniacza, y, może być podłączane za pomocą y, przetwornika specjalnego piezo, który jest montowany, jednak większość przeważająca większość gitar klasycznych to jest po prostu gitara y, taką, gdzie możemy, bierzemy, idziemy Idziemy na miasto, idziemy na, na ognisko i sobie gramy. Y, następny rodzaj gitar to jest gitara y, akustyczna. Y, różnica jest oczywiście w konstrukcji, jest inne pudło, troszeczkę inaczej rozwiązane. Y, niektóre mają tutaj wycięte y, otwór y, cut away, czyli że możemy dosięgnąć do większej liczby progów. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Struny są y, metalowe, sto, stop metalu. Y, większość tych gitar bardzo dużo ma preamp, czyli ma takie urządzenie, które jest zbudowane od razu, z przetwornik, który wyłapuje nam dźwięki. Możemy podłączyć do wzmacniacza, oczywiście najlepiej dedykowanego wzmacniacza, y, do gitar akustycznych. Inny jest troszeczkę gryf w konstrukcji, one się oczywiście bardzo znacznie różnią, więc y, oczywiście nie zmieniamy gitar, nie zamontowujemy przypadkiem y, struny z gitary klasycznej do akustycznej, do akustycznej i, na, i na odwrót. Nie możemy czegoś takiego robić, absolutnie wyrzekamy się czegoś takiego. I następna wersja gitary to jest gitara elektryczna. Tu już, już sobie już widziałeś, jaką miałem gitarę. Jedną taką, drugą srebrną. Używam kształt Stratocaster, Mają obie te gitary, a dokładniej Superstrat. Nazewnictwo i kształty gitar, to w zasadzie rzecz drugorzędna. Oczywiście to chodzi też o to, że. Jeden lubi taki kształt, drugi lubi kształt fałkę inny jakiś kształt razorback, telecaster, po prostu yy, decha, czyli korpus w różnych rodzajach gitar, po prostu przyjmuje różny kształt. W telecasterze na przykład tutaj mamy zabudowane, tutaj mamy takie, czy troszeczkę to jest przesunięte, zabudowane. W gitarze typu SG mamy symetryczne odbicie. Symetryczne odbicie jest inaczej zakrąglone. Tutaj zakrąglona gitara, takie charakterystyczne różki powstają. Gitara typu Les Paul ma już korpus większy, cięższy, troszeczkę grubszy. I tutaj powstają różnice, tu zaczynają się robić różnice. Jeżeli mam gitarę stratocaster, tak jak ta, jeżeli sobie przyjrzymy tak wzdłuż, wzdłuż gryfu, to widzimy, że gryf i korpus jest jakby na jednej płaszczyźnie. Jednej płaszczyźnie. Superstraty tak mają, Telecastery tak mają, e, Explorery tak mają, Razorbeki e, i inne różne odmiany e, gitar fałki, na przykład. Natomiast jeśli chodzi o gitary w typu Les Paul czy SG, tam mamy konstrukcję troszeczkę inną na zasadzie takiej, że gryf jest w innej płaszczyźnie niż korpus. Nie jest w linii prostej, tylko jest troszeczkę przesunięty w tą stronę. Tak naprawdę. Jeżeli się tylko y, człowiek przyzwyczai, to nie ma żadnej różnicy. Jedynie trzeba widzieć, że po prostu przy innej konstrukcji, y, przy innym kształcie gitary, przy, jeżeli mamy kształt y, V, to nam gitara zupełnie ucieka. Jeżeli mamy właśnie ten Les Paul, to gryf jest troszeczkę inaczej. Musimy się troszeczkę inaczej ustawić w stosunku do y, ułożenia tej ręki. Troszeczkę troszeczkę inaczej jest mostek. Przez to, że jest gryf odsunięty w tamtą stronę, mostek musi być troszeczkę wyżej. Więc w zasadzie to są takie różnice, yy, niuanse yy, przy ustawianiu aparatu yy, gry. No ale rodzaj gitar. Istotne jest właśnie też to, ile mają strun 6, to jest standard 7, 8, 9 strun. Takie są też gitary dziewięciostrunowe, są gitary też 12-strunowe, czyli po prostu tam są zdublowane, jak mamy w stroju standardowym E, A, D, G, B, e, to mamy tam w 12-strunowej po prostu 2E, grubsza, cieńsza, 2A, grubsza, cieńsza i tak dalej z każdą ze stron. Tak wygląda ta różnica, czyli są strojone tak samo kwartowo, kwintowo, czy tam w zależności do jakiego, jakiego stroju używasz. Jednak mimo, mimo wszystko dźwięki są po prostu zdublowane. Nie to, że mamy 12 różnych dźwięków. Bardzo istotne w gitarach jest to, jakie mamy przetworniki. Dwa, dwa humbuckery. Na przykład tutaj mamy, o tym sobie jeszcze troszeczkę powiemy, ale właśnie układ, układ gałek, układ przetworników yy, to są już już większe szczegóły i bardziej się w to zagłębimy za chwilę. Natomiast rodzaje gitar to właściwie tyle. To właściwie to tak naprawdę tylko to jest kwestią przyzwyczajenia. Nauczenie się grania na, na konkretnej gitarze. To jest tylko to, żeby się przyzwyczaić. Stratocastery są o tyle fajne, że mają bardzo fajne wycięcie na, na nóżkę tutaj. Wycięcie tutaj też na ramię, że nam troszeczkę wtedy łatwiej jest operować. Mm, łatwiej jest grać one są najbardziej optymalne kształty i mimo wszystko najbardziej popularne na świecie to są kształty super, super strat czy kształt po prostu stratocaster ogólnie rodzaje wzmacniaczy no <laughs> ze wzmacniaczami to jest historia taka, że właściwie można je podzielić na tak naprawdę dwie grupy można było je podzielić tranzystorowe czy tranzystorowo-cyfrowe i lampowe. To jest taki najbardziej, yy, najogólniejszy podział. Lampowe, czyli po prostu yy, tak jak ta Mesa, yy, lampy są, można powiedzieć, takim sercem tego wzmacniacza. Który, sercem, który generuje dźwięk. Yy, lampa, jak sama nazwa wskazuje, ze szkła, lampa próżniowa, w środku są różne płytki, różne takie yy, elementy yy, elektryczne, które tam przepuszczają dźwięk. Yy, i ogólnie w opinii gitarzystów najbardziej takie organiczne brzmienie, najbardziej takie pożądane też dla ucha ogólnie, jeżeli już wejdziemy w jakieś takie tajniki, w tajniki fizyki, to najbardziej przystępne dla ucha brzmienie ma wzmacniacz lampowy przez, przez elementy składowe dźwięku, przez harmoniczne, które są ugenerowane właśnie przez te lampy próżniowe. One są najbardziej właśnie zgodne dla ucha, najbardziej, można powiedzieć, takie melodyczne i śpiewnie brzmiące. Tylko prawda jest taka, że nie wyrobisz sobie opinii, dopóki sam sobie nie posłuchasz, sam sobie nie zagrasz. Więc y, na razie tak naprawdę nie opieraj się na opinii, y, na opinii nikogo. Jeżeli, jeżeli zaczynasz przygodę z gitarą, powłączaj sobie gdzieś różne próbki na YouTubie, y, w różnych sklepach muzycznych też można sobie tu, y, próbki różne posłuchać, wzmacniaczy i na tym sobie wyrabię sobie ten słuch muzyczny, bo ja mogę powiedzieć, że Mesa jest najlepsza na przykład, a ty możesz stwierdzić, że na przykład combo um, Line 6 Spider jest najlepsze, bo można najwięcej ustawić, najbardziej Tobie pasujące. Wzmacniacze lampowe ogólnie um, mają mało efektów, tak można w skrócie powiedzieć. Tak jak na przykład w przypadku tego wzmacniacza, mam kanał czysty, kanał przesterowany i kanał mocniejszy, przesterowany, i właściwie tyle. Nie ma żadnych rewerbów, żadnych innych różnych pogłosów itd. Natomiast drugą, y, drugą, drugą dziedziną wzmacniaczy to są właśnie transformatory, czyli transfer, y, tra, y, transformatorowe wzmacniacze tranzystorowe, bo transformator jest w każdym, y, tranzystorowe wzmacniacze, gdzie zamiast lampy, zamiast tego serca brzmieniowego lampa, to jest po prostu tranzystor, czyli czyli taki mały, mały kładzik stworzony w latach bodajże 60 który zastąpił y, drogie lampy, drogie lampy próżniowe y, zastąpił je i można było łatwiej produkować wzmacniacze, ta dużo tańsze były y, i tu też nie jest taka zasada, że tranzystor to jest gorszy, niektórzy gitarzyści po prostu używają y, wzmacniaczy tranzystorowych, na przykład bardzo popularny jest y, wzmacniacz y, Bossa y, jazzowy, y, który jest tranzystorowy, po prostu tranzystorowy, i on jest najczystszy, najlepszy, dźwięk czysty, w zasadzie najbardziej uwielbiany przez, przez gitarzystów. Oczywiście to też nie jest zasada, bo każdy ma swoje ucho, każdy um, <todzisz> lubi inny wzmacniacz. Cyfrowe wzmacniacze, czyli tranzystorowe wzmacniacze, tranzystorowe cyfrowe, bo może być wzmacniacz tranzystorowy i efekty cyfrowe, pól efektów jakichś cyfrowych, które tam są zamontowane, albo może być po prostu cyfrowy. W zasadzie różnica między cyfrowym a tranzystorowym. Tak naprawdę trudno to określić różnicę, bo ym, procesory cyfrowe mogą nam generować i przestery i różne efekty modulacyjne i bramki, yy, rewerby, delaye, equalizery, wszystko, wszystko, wszystko. Więc właściwie w, w dobie dzisiejszej technologii mamy bardzo dobre wzmacniacze cyfrowe, bardzo dobre efekty cyfrowe. Jeżeli by się cofnąć 10 lat wstecz, czy powiedzmy 15 czy 20, technologia cyfrowa nie była tak doskonała. Dźwięki były wiadomo, były bardzo fajne, o, wyszedł, wyszedł super, multi efekt cyfrowy, brzmi fajnie, ale czuć było wyraźnie w porównaniu, chociażby właśnie z lampą, że cyfra, cyfrowe efekty tam w tamtych latach miały sobie dużo do do życzenia, Pozostawały, pozostawiały dużo do życzenia. Współczesne wzmacniacze już są naprawdę coraz lepsze. No chociażby wzmacniacz modelingowy typu Kemper, cyfrowy. Cyfrowa maszyna, która, cyfrowy wzmacniacz, który modeluje brzmienia innych wzmacniaczy. Można przepuścić przez niego, tak w cudzysłowie, przepuścić przez niego brzmienie na przykład tej mesy i ten wzmacniacz sobie zapamięta brzmienie tej mesy i będzie brzmieć tak jak mesa. Więc. Naprawdę to jest niesamowite, bo zespoły, coraz więcej zespołów używa właśnie takich, takich wzmacniaczy typu Kemper czy Fraktal. Czy Fractal. To też Fraktal jest właśnie taki modelingowy, cyfrowy, cyfrowy wzmacniacz. Więc właściwie cyfra w tym, w tym czasie jest bardzo fajna, bardzo fajnie brzmiąca. Takie wzmacniacze cyfrowo-transistorowe to na przykład są Line 6 Spider seria od 3 do 6, prawda, yy, może być Boss Katana, może być też yy, Blackstar, może być yy, też yy, Fender Mustang, no tych firm jest bardzo dużo, wzmacniaczy jest bardzo dużo i teraz yy, tylko właściwie od Ciebie zależy, yy, jaki ten wzmacniacz wybierzesz. Oczywiście są wzmacniacze dedykowane do grania mocnej muzy, tylko tak naprawdę te komba, czyli te wzmacniacze yy, cyfrowe mają bardzo duży wachlarz brzmieniowy, bardzo dużo różnych przesterów zamontowanych y, na pokładzie, jak to się mówi. I wybór jest naprawdę od bardzo lekkiego przesteru do bardzo mocnego, więc właściwie tu się nie zawiedziesz, jeżeli sobie kupisz jakiegoś y, jakieś kombo y, cyfrowe. Y, pokażę Ci jeszcze tylko jedną rzecz, żeby było jasne wszystko, o czym sobie mówimy. Bardzo dużo zależy od tu mam też wzmacniacz lampowy. On oczywiście będzie inaczej brzmieć z racji tego, że y, to jest inna firma. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że mamy y, inny głośnik po prostu. To jest głośnik 6 cali, tu mam głośniki cztery głośniki y, 12-calowe i brzmienie tego jest zupełnie inne dużo potężniejsze, dużo mocniejsze, dużo, y, dużo y, pełniejsze niż tego wzmacniacza. Y, konstrukcja tego z kolei wzmacniacza jest półotwarta, czyli po prostu mamy. Y, bas, mamy taki otwór bas refleks czyli niskie częstotliwości idą do tyłu, troszeczkę się rozchodzą, troszeczkę jakby rozładowują napięcie. Jest troszeczkę jakby mniej basu w takim w wzmacniaczu. Może klarowniejsze też są pewne i pewne inne częstotliwości. Tu z kolei na przykład jest obudowa zamknięta z tyłu, w 100% zamknięta, więc to trzeba mieć świadomość, nawet nie tyle jaki to wzmacniacz mamy, tylko musimy mieć dodatkową świadomość tego, jaki, jaka jest konstrukcja tego wzmacniacza. Czy to jest głośnik 6 cali, 8 cali, 10 cali, czy 12 cali, tak jak tutaj, to, to jest jeden głośnik, czy to są dwa, czy to są cztery głośniki, bo tak są zwykle wzmacniacze tworzone, więc... Więc dopiero troszeczkę musnęliśmy ten temat, bo, te, bo tego można, o tym można mówić na wieloraki sposób i wie, wiele godzin można opowiadać. Skupmy się teraz na efektach, no efekty można podzielić na dwa główne nurty różnego rodzaju, przestery i efekty modelujące Zajmijmy się przestarami najpierw. Przestary to jest cała grupa różnych efektów overdrive i distortion, y, również też fuzz. Różnica jest tylko układów i elementów, które są tam zamontowane, zamontowane efekt y, tych Efekt brzmieniowy tych efektów, tych, tych efektów, efekt tych efektów jest y, inny. W zależności od tego, jaki to jest przester Ja na przykład mam tube skimmer firmy Ibanes. Mam na przykład robiony przez, przez jednego z producentów ręcznie w Polsce wzmacniacz kopia Marshall Blues Breaker. Bardzo fajnie brzmiący ten efekt. Mam na przykład też przester Beringer Gitar GDI21 To już można powiedzieć, to jest taka mała elektrowienka, bo tutaj można y, dużo zmieniać. Taka mała elektrownia, taki mały wzmacniaczek, bo mamy tutaj na pokładzie y, już y, okrojony, co prawda, equalizer, y, bas i treble. Mamy tutaj ustawienia, przełączenia rodzaju wzmacniaczu, ustawienia, nawet mamy jakby symulację ustawienia mikrofonu, czyli dźwięk przez ten efekt wychodzi w zależności od przestawienia tej gałki. Czy mikrofon jest tu, czy mikrofon jest do osi, czy jest w inny sposób. Bardzo fajnie brzmi, brzmi ten efekt i teraz można te przestery też um, użyć do dopalania. Do ja na przykład robię tak, że um, ten efekt dopalam, tym efektem dopalam wzmacniacz, ten wzmacniacz. Dodaje to większego nasycenia brzmienia on sam w sobie nie jest mocny przester, można powiedzieć, nie ma dużego nasycenia, jednak w połączeniu z tym, z tą maszyną, to naprawdę efekt jest bardzo fajny, bardzo, yy, bardzo ciekawy, yy, bardzo ciekawy i bardzo często używany. Bardzo często lampowe wzmacniacze są dopalane yy, takimi yy, takimi przesterami. Yy, oczywiście przesterów są setki, jak nawet nie nie tysiące różnych rodzajów, bo nawet jedna firma jest w stanie wypuścić kilkanaście różnych przesterów. No i przestery mogą być lekkie, tak jak na przykład ten Tube Screamer, mogą być przester, który już jest sam w sobie bardzo mocny, bardzo mocno brzmiący, można grać na nim naprawdę mocną, mocną muzykę, mocny właśnie jest, bardzo mocny gain, na przykład efekt Fullbore MXR. Już zbudowano bramką szumów. To na przykład bardzo ciekawa opcja. Na przykład, w ZMAT, na przykład przester Electro Harmonix Metal MAF. Tam jest na przykład, tam są dwa przyciski, którym jednym włączamy w ogóle przester, drugim włączamy booster, czyli taki drugi wbudowany przester, drugi wbudowany efekt, który powoduje tylko zgłośnienie sygnału. Czyli dochodzimy teraz do, do boosterów, urządzenia, które powodują nam troszeczkę zwiększenie, nasycenia brzmienia poprzez zwiększenie głośności też można dopalać takim urządzeniem, yy, taki, taki wzmacniacz Swoją drogą wzmacniacz tranzystorowy yy, czy cyfrowy, tak samo można dopalić dopalić tym yy, takim przesterem, jak, jak tutaj mówię i efekty mogą być naprawdę, mogły być ciekawe yy, więc właściwie tylko ruszyliśmy trochę temat tych, tych przesterów ich jest naprawdę bardzo dużo i tak jak mówiłem, najlepiej sobie poprzesłuchiwać różne, różne próbki brzmieniowe na, na YouTubie czy, czy właśnie w jakimś innym sklepie muzycznym, gdzie zamieszczają bardzo fajne, porównawcze, porównawcze próbki. Zagrany jest ten sam riff na różnym wzmacniaczu, na różnym efekcie, na różnym przesterze i można sobie wtedy wyrobić też opinię. Efekty, pozostałe efekty, ja tu powiedziałem modelingowe, ale zawarłem też w tej grupie y, efekt na przykład na przykład stroik. No to też jest jako efekt gitarowy, tylko że stroik podłogowy po prostu. Yy, bramka szumów. Bardzo ważny efekt. Bardzo ważny efekt. Im cięższą mu gramy i więcej przesteru, i więcej efektów różnych, tym bardziej wskazany jest, y, bardziej wskazany jest bramka szumów. To jest urządzenie, które po prostu ma za zadanie co robić? Wyciszyć wszystkie niechciane szumy. Które powstają w linii efektowej, które powstają wskutek dużego rozkręcenia gainu. Im więcej efektów, tym większe szumy powstają. Im bardziej rozkręcony gain we wzmacniaczu, tym większe szumy. Bramka szumów jest bardzo, bardzo ważnym efektem. Kolejny efekt Equalizer. To jest z kolei takie urządzenie, które możemy zmieniać częstotliwości czyli brzmienie, w skrócie można powiedzieć, dodawać basu, środka lub góry za pomocą tych pokręteł, które są w zależności oczywiście od firmy, wybrany zakres jest różny, od firmy różni się od producenta. Ten akurat producent zrobił, że mamy możliwość zwiększenia o plus 15 dB lub minus 15 dB, częstotliwości 100, 200, 400, 800, 1,6, 3,2 kHz, 6,4 kHz. Bardzo fajny efekt i tak naprawdę może nam pomóc dopalić, pomóc zwiększyć przester właśnie equalizer. Właśnie to można powiedzieć, co? Equalizer powoduje yy, w jakiś sposób... Yy, Poprawę brzmienia, poprawę, zwiększenie sustainu, no oczywiście, jeżeli na przykład my dodamy więcej wysokich częstotliwości, spowodujemy, że na przykład to nasycenie dźwięku będzie troszeczkę, troszeczkę większe. Jeżeli dodamy basu, to będzie bardziej zbasowany, więc jak najbardziej taki efekt w Twoim arsenale może się pojawić. Kolejny efekt, ciekawostka, high filter cut, czyli są różne rodzaje efektów, które w jakiś sposób pływają, obcinają sygnał gitarowy. W skrócie tyle. Kolejne efekty, bo jeszcze do, 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 do tych, o których mówię. Kolejne efekty to są efekty typu ABY Switch, czyli tak jak tutaj mam firma Fender i, i robione w Polsce przez jedne, jednego z producentów ABY Box. Ten na przykład jest buferowany, czyli ma specjalnie jeszcze dodatkowe tam wsadzone urządzenie, które powoduje. Że nie spada nam jakoś sygnału. W tym na przykład spada nam jakoś sygnału, jeżeli rozbijamy go na dwa wzmacniacze, w tym nie. Oczywiście, jeżeli gramy na czystych kanał, czysty kanałach, to mniejsze jest prawdopodobieństwo, że ten sygnał nam spadnie, ale to takie przełączniki. Po prostu one służą y, temu, że możemy grać na dwóch wzmacniaczach równocześnie lub na wybranym wzmacniaczu y, z dwóch. Możemy nawet podpiąć dwa takie urządzenia. Wtedy możemy jeszcze rozdzielić jeszcze jeden wzmacniacz. Możemy na przykład cuda robić, naprawdę. Kolejne efekty, które bardzo często są używane, to są efekty o nazwie kompresor. Ja, na przykład, takich efektów mam aż trzy firmy Boss, firmy Behringer i firmy Jojo. Kompresor Sustainer T2 zielony i niebieski, mają dodatkową gałkę sustain, czyli one mają z kolei taką opcję, że możemy sztucznie wydłużyć brzmienie. Sztucznie możemy spowodować, że gitara ma, ma dłużej wybrzmiewa, ma troszeczkę więcej, więcej przesteru, właśnie sztucznie przez podkręcenie tej gałki. Kompresor w ogóle ma za zadanie wyrównanie dźwięku, czyli na przykład podbicie cichszych, ściszenie głośniejszych dźwięków, bardzo często też używany. Mało kto też, powiedzmy, tego tak jakoś świadomie używa. Bo kompresor co on tam robi? No, właściwie nic tak za bardzo nie słyszę, co, co robi, ale y, na przykład w, w masteringu i w miksie muzyki kompresory są zawsze używane i y, nie da się inaczej zrobić. Y, efektem można też zaliczyć, do efektów można też zaliczyć takie zasilacze. Zasilacze na y, wiele efektów. Y, to też jest bardzo ważne, bo jak y, trzeba mieć świadomość, że każdy efekt musi mieć zasilenie. Każdy efekt musi mieć. Musi mieć złączkę efektową, którym, z którą sobie połączy jeden efekt z drugim. Dobra, następne. Co my tutaj mamy? Następne z takich śmiesznych efektów to jest na przykład efekt Looper. Po prostu wciskamy przycisk, nagrywamy jakąś frazę, przydajemy stop, później czas play i nam po prostu yy, z głośnika idzie to, co nagraliśmy wcześniej i możemy sobie do niego improwizować. Bardzo fajny efekt. Yy. To ten akord jest bardzo prosty, ma tylko jedną gałkę, głośność właściwie i tak ona jest, nie, uży, nie, nie używa się jej, bo ona jest, tak jest da, dane na, na maksa. Oczywiście są też bardzo rozbudowane, dużo przycisków mają te efekty, można dużo pętli zrobić. Więc, tak jak mówiłem, tutaj tylko liźniemy ten temat efektów, tak naprawdę. Yy, kolejny efekt to jest na przykład oktawer To jest takie urządzenie, które dodaje oktawę, interwał ok, oktawy w dół i w górę. Czyli, jeżeli gramy dźwięk E, to on dodaje nam. Oktawę w górę E i oktawę w dół E. Bardzo fajne efekty można tym uzyskać. Efekty modelujące chorus flanger, na przykład CF7. Yy, oba mają podobne, podobne brzmienie, dlatego są zawarte w jednym pudełku. Yy, na temat brzmień też jeszcze będziemy mówili. W trakcie, w trakcie kursu, więc tutaj się nie, nie, nie przejmuj, że ja nie pokazuję jak to brzmi, bo tutaj tylko sobie mówimy, jakie są rodzaje. Yy, mam na przykład kolejny efekt, to jest yy, reverb. Bardzo malutki efekcik, to jest naprawdę jak ręka jest taka, efekt jest po prostu malusienki, bardzo fajny. Można za pomocą USB podłączyć do komputera, zaktualizować ustawienia. Yy, mamy tutaj 7, yy, 7 brzmień. Reverb. Efekt, który powoduje że odczuwamy nasze brzmienie, tak jakbyśmy byli na przykład w kościele. Tak jakbyśmy byli na przykład na boisku na stadionie. Po prostu dodaj nam przestrzeni dźwiękowej. dodaj nam takiego pogłosu. Oczywiście możemy bardzo mocno wpływać na ten pogłos, wręcz do takich, do takich granic, że tak powiem abstrakcyjnych, jakieś pogłosy długo wybrzmiewające. Bardzo zbliżony, Właściwie ta sama można powiedzieć rodzina, to też jest delay, czyli efekt, który powoduje nam odbijanie dźwięku. Na przykład uderzam raz, pym, 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 pym i oczywiście to możemy też tak zrobić, że on się będzie nam w nieskończoność powtarzało, to w zasadzie już nam troszeczkę pobrudzi brzmienie, bo jeżeli będzie nam się jeden, jeden dźwięk odbijał w nieskończoność, my na, za, zagramy następny, to będzie robić, się troszeczkę masakra, jednak y, delaye i reverby używane y, y, używane rozsądnie potrafią naprawdę y, poszerzyć nam brzmienie, poprawić nam brzmienie, y, polepszyć i nawet wręcz spowodować y, Różne inspiracje, w, 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 przyczynić się do tego, że zaczynamy się inspirować tym, co tu coś przekręcę gałką, o, i na przykład jest jakiś efekt, coś tam się dzieje. Bardzo warto to używać. Yy, kolejna zabawka: wach-wach, to się nazywa, albo kaczki. Akład jest yy, kaczka z sygnaturą Dimebag Darrell, czyli gitarzysty z Pantery. To akurat mam kaczkę, tej używam, ponieważ ona ma, to jest jedna z najbardziej uniwersalnych, najbardziej, jedna z najbardziej ym, skrajnych możliwości. Bardzo duży wachlarz możliwości mam, bo tutaj, w, te, w tej gałce mam sześć przełączeń. Tutaj mam 3 pokrętła małe. Tu mam jeszcze do włączenia boost. Booster, czyli jeszcze takie podbicie sygnału pod surówkę więc naprawdę bardzo, fajny, bardzo fajne urządzenie. W środku, jeszcze jakbym odkręcił obudowę, to w środku tam jeszcze jest jedna gałka, którą możemy jeszcze pokręcić, więc właściwie to jest bardzo rozbudowane. No, co ono robi? On, ono robi ono robi ua, kwa kwa, coś takiego dlatego kaczka. Ła, ła. Jak naciskam sobie to to robi nam taki efekt, też pewnie będziemy się tym bawić. E, oczywiście w podobnej postaci takiego e, pedała są efekty e, tylko zwiększające głośność. Po prostu im bardziej docisnę, tym bardziej zwiększam głośność. To jest akurat też fajne do takiego modelowania brzmienia. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie to brzmi. I tak naprawdę my to sobie tylko troszeczkę Powiedzieliśmy o tych efektach, właściwie wypadałoby zrobić cały osobny kurs na temat różnych rodzajów efektów, jak je używać, jak je zastosowywać, jak z nimi tworzyć muzykę, kiedy ich używać. Tak samo odnośnie gitar, tak samo odnośnie wzmacniaczy, więc właściwie ym, powiedzieliśmy i tak sobie dość dużo. Ym, myślę, że z tak załadowaną informacjami głową zobaczymy się w następnej lekcji. Także do zobaczenia, trzymaj się.